Nasza przeszłość kryje sekrety o wizytach kosmicznych gości wędrujących przez Układ Słoneczny. Zostały po nich ślady świadczące, że mogliby zniszczyć naszą cywilizację. Może zgładzili nawet dinozaury, choć mogli też przynieść na Ziemię życie. Meteoryty, komety, asteroidy. Obawiamy się, że może wkrótce znów spadnie śmiertelny cios. Meteory, ognie na niebie. Poranek w Bostonie. Dzieci udają się do szkół. Zaczyna się codzienna krzątanina. Tłok na ulicach. Wielkie miasto od nadbrzeża po Newbury Street wita nowy dzień. Tysiące kilometrów wyżej kosmiczny bolid pędzi ku Ziemi z prędkością 70 tysięcy kilometrów na godzinę. Ma tylko 40 metrów średnicy. To za mało, żebyśmy mogli go wcześniej wykryć. Przemierzał kosmos dłużej niż istnieje na Ziemi życie, lecz teraz ziemska grawitacja szykuje mu gwałtowny koniec. Gdy skalna bryła wchodzi w atmosferę, tarcie spowalnia go i rozgrzewa. Staje się kulą ognia. W końcu uderza w Ziemię. Wybuch ma siłę 3 megaton TNT. Fala uderzeniowa o prędkości 3000 km na godzinę niszczy miasto, przewraca budynki, rozdziera je na kawałki. Eksplozje słychać w odległym o 300 km Nowym Jorku. Boston obraca się w ruinę. Setki zniszczonych domów. Dziesiątki tysięcy zabitych. Straty oceniane na miliardy dolarów. Miną dziesiątki lat, nim miasto odzyska dawny wygląd. Oczywiście to tylko fikcja. Bostonowi nic nie zagraża. Meteoryt nie zniszczył żadnego wielkiego miasta. Jeszcze nie. Ocena, jak często dochodzi do uderzeń z kosmosu, bardzo się zmieniła. W latach 70. ubiegłego wieku sądzono, że raz na 2000 lat. Dziś wierzymy, że raz na kilkaset. Co właściwie spada z nieba? Kamienne i żelazne meteoroidy krążące wokół Słońca. Na ogół są całkiem małe. Powstały wraz z Układem Słonecznym 4,5 miliarda lat temu. Układ Słoneczny zrodził się z wirującego dysku gazu i pyłu. Grawitacja skupiała materię w coraz większe bryły tak długo, aż powstało 8 planet. Pole grawitacyjne Słońca utrzymuje planety na orbitach. Każda z nich ma też własną grawitację. Masywny Jowisz przyciąga pobliskie obiekty ku sobie, często nawet wbrew Słońcu. Ta wzajemna rywalizacja sprawiła, że w Układzie brakuje jednej planety. W rejonie między Marsem a Jowiszem
Jest dość miejsca na planetę, ale przyciąganie Jowisza sprawiło, że nigdy tu nie powstała. Pozostały tysiące małych, skalnych okruchów. Skalne bryły tworzą pierścień zwany pasem asteroid. Asteroida, czyli planetoida, jest większa od meteoroidu. Ma od kilku do kilkuset kilometrów średnicy. Jowisz trzyma te bryły na uwięzi. Gdy któraś za bardzo zbliży się do Jowisza, jego pole grawitacyjne może ją potężnie pchnąć do wnętrza Układu Słonecznego i tu z kolei może trafić w obszar przyciągania Ziemi. A jeśli zbliży się do Ziemi, może się z nią zderzyć. Daleko poza pasem asteroid znajdują się inne groźne obiekty – komety. To zmrożone kule gazu i pyłu. Powstały na krańcach Układu Słonecznego, poza Neptunem i też krążą wokół Słońca. Gdy kometa zbliża się do Słońca, lód paruje, uwalniając gaz i pył. Z tej materii powstają warkocze komety, gazowy i pyłowy. Komety rzadko uderzają w Ziemię, jednak ich warkocze często omiatają naszą atmosferę, zostawiając w niej dziesiątki tysięcy ton materii rocznie. Ciało z impetem wypada z kosmicznej pustki i gwałtownie hamuje wskutek tarcia o atmosferę. Atmosfera zaczyna się 1000 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Składa się głównie z azotu i tlenu. Obce ciało rozmiarów ziarnka piasku rozżarza się na niebie, tworząc meteor, czyli spadającą gwiazdę. Widzimy to bez teleskopu. Na kilka sekund cząstka pyłu rozświetla nocne niebo. To właśnie meteor. Większy meteoroid przecina atmosferę, nie wypalając się do końca. Gdy spadnie, nazywamy go meteorytem. To, co znajdujemy na Ziemi, to meteoryty. Tak nazywamy tylko te rzeczy, które spadną. Powtórzmy, w kosmosie meteoroid. Duży asteroida, czyli planetoida. Błysk w atmosferze, meteor. Na Ziemi, meteoryt. Większość ciał z kosmosu jest mała i niegroźna. Ogień w atmosferze widuje się rzadko. W roku 1992 na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej widziano niezwykłą kulę ognia. W piątek wieczorem w sezonie futbolowym nad Appalachami potężna kula ognia rozpadła się na kawałki. Młoda kobieta, Michelle Knapp, usłyszała potężny huk poza swoim domem. Odkryła, że jej wóz został rozbity. Sprawił to meteoryt. Podobną kulę ognia widziano w roku 1972 w Jackson Hole w Wyoming, w środku dnia. Bolid przeszył niebo i spadł gdzieś w górach. Upadki meteorytów potrafią być niezwykłe.
W roku 1953 w Bostonie kamień z nieba miał trafić robotnika na budowie w głowę. Inny, rok później, przebił dach i trafił w kobietę siedzącą na kanapie. W 1971 w Weatherfield w Connecticut meteoryt rozbił dach. 11 lat później to samo zdarzyło się kilometr dalej. To wszystko były małe ciała. Ale w Układzie Słonecznym nie brak też dużych obiektów. Kolizje z nimi są bardzo rzadkie, ale gdy się zdarzą, dochodzi do kataklizmów. Uczeni długo ignorowali takie zdarzenia. Jeszcze 40 lat temu nie wierzyli, że asteroida lub kometa może spaść na Ziemię. Wielu ludzi w to wątpiło, geolodzy, paleontolodzy. Nie doceniali zagrożenia z kosmosu i następstw takich uderzeń. Im więcej wiemy o kosmicznych potworach, tym bardziej się ich boimy. Kiedy nas odwiedzały? Co się stanie, jeśli znów nas coś uderzy? Wciąż odkrywamy ślady ich wizyt w przeszłości. Typowy świt na Ziemi 65 milionów lat temu. Na niebie krążą głodne pterodaktyle. Tyranozaury szukają kolejnych ofiar. Od morza na północy po strome góry na południu. Życie w dzisiejszej Ameryce Środkowej wita nowy dzień. Tysiące kilometrów powyżej wielki bolid nadlatuje z prędkością 60 tysięcy kilometrów na godzinę. Żelazna asteroida wkrótce uderzy w Ziemię. Ma 10 kilometrów średnicy, jest więc większa od Mount Everest. Ściągnęła ją grawitacja Ziemi. Jest za duża, żeby w atmosferze rozpadła się, czy choćby wyhamowała. Uderzenie ma siłę 100 milionów megaton. Tak, jakby wybuchło 7,5 miliarda bomb atomowych. Powstaje krater o średnicy 250 km. Strefa o promieniu 300 km zostaje wypalona. Ognisty wiatr o prędkości 700 km na godzinę niszczy wszystko na swojej drodze. Wyrzucane w górę strumienie płynnej skały zalewają cały region. Życie ginie w ciągu paru minut. Gwałtownie rośnie temperatura na Ziemi. Trwa masowe wymieranie. Nieliczne ocalałe istoty czeka ciężki los, bo Słońce miesiącami nie dociera do Ziemi, blokowane przez wypełniający atmosferę gęsty pył. Ziemia pustoszeje. 70% gatunków znika na zawsze. Zaczyna się epoka lodowa. Przetrwają tylko najtwardsi. Czy tak było naprawdę? Teorię wyjaśniającą, jak doszło do zagłady dinozaurów, przyjęto w latach 70. sceptycznie. Geolodzy i paleontolodzy wątpili, żeby uderzenie z kosmosu mogło mieć takie skutki.
Wcześniej wierzyli raczej w zmiany klimatyczne czy choroby, więc przyjęli nową teorię nieprzychylnie. Z czasem zmienili zdanie. W Gubbio we Włoszech na początku lat 70. geolog Walter Alvarez odkrył cienką, ciemną warstwę na granicy KT, oddzielającej kredę od trzeciorzędu. Zbadał ją z ojcem, fizykiem noblistą, Luisem Alvarezem. Ziemia jest jak księga o kamiennych stronicach. We Włoszech Alvarezowie zauważyli, że w skałach sprzed 65 milionów lat pełno jest kości dawnych zwierząt, zaś w późniejszych nie ma nic. W oddzielającej te skały cienkiej warstwie pyłu odkryli bardzo duże stężenie irydu. Iryd to metal rzadko spotykany w skorupie ziemskiej. Dlaczego w tej warstwie było go tak dużo? Odpowiedź wyjaśniała też zagadkę braku kości powyżej granicy KT. Iryd w warstwie granicznej występuje nie tylko we Włoszech, lecz wszędzie. Trop prowadził w kosmos. Komety i asteroidy zawierają dużo irydu. Odkrycie irydu w warstwie granicznej pozwoliło wysunąć hipotezę, że w Ziemię uderzył wielki kosmiczny bolid, zostawiając ślad właśnie w postaci irydu. Po uderzeniu iryd trafił do atmosfery, a stąd na powierzchnię Ziemi. Akurat gdy kończyło się wielkie wymieranie. Zaczęli podejrzewać, że wymieranie nie trwało setki tysięcy lat, lecz znacznie krócej. Najpierw myśleli, że może 100 lat, potem, że kilka miesięcy. W końcu doszli do kilku tygodni. Uczeni dotąd woleli uniformitarianizm, mówiący o ciągłych, powolnych zmianach oblicza Ziemi. Góry wypiętrzały się i znikały wskutek erozji przez miliony lat. Życie powoli ewoluowało z pojedynczej komórki. Nowa teoria pasowała do katastrofizmu, twierdzącego, że bieg zdarzeń na Ziemi przerywały nagłe, niszczące kataklizmy, takie jak uderzenia z kosmosu. Gdy patrzę w nocne niebo, wyobrażam sobie, że rozmawiam z Ziemią i słyszę, jak mówi: tak, teraz jest spokój, ale pamiętam też inne noce, gdy zjawiały się asteroidy i komety i dokonywały takich zniszczeń, że aż drżę na samą myśl o tym. Kiedyś Układ Słoneczny był bardzo gwałtownym miejscem. W Ziemię i inne planety często biły bolidy z kosmosu. Inne uciekały poza Układ. Dziś w pasie asteroid zostało 5% materii wypełniającej go 4 miliardy lat temu. Gdy Alvarezowie ogłosili, że to asteroida zabiła dinozaury, wciąż brakowało ważnego dowodu. Po takim ciosie musiał powstać wielki krater. Gdzie znikł? Nikt nie chciał uwierzyć w uderzenie zabijające dinozaury, skoro nie było krateru, który potwierdziłby teorię. Zaczęto szukać. Przy okazji
odkryto liczne ślady słabszych, późniejszych uderzeń. Wizyty z kosmosu zdarzały się całkiem często. Może pamięć o nich przetrwała w mitach i legendach. Oto Bob Hake, łowca meteorytów. Z łopatą, wykrywaczem metali i parą bystrych oczu szpera w ziemi, szukając śladów spadających gwiazd. Wśród geologów, astronomów i specjalistów od rakiet jest jak Indiana Jones. Przemierzył cały świat w poszukiwaniu pamiątek z kosmosu. Lubię myśleć, że dzięki nim jestem bliżej Układu Słonecznego. Mam okazy z Argentyny, Australii, południowej Afryki. Prawdziwe skarby. Jest wiele różnych meteorytów, jedne cenniejsze od drugich. Jeśli znajdziesz coś rzadkiego, możesz za to kupić dom albo auto. Hake żyje ze sprzedaży meteorytów. Przez lata zebrał bogate doświadczenie i chętnie się nim dzieli. Jeśli chcesz szukać meteorytów, musisz je dobrze poznać i wiedzieć, jak wyglądają. Świeżo spadły meteoryt będzie miał ciemną skorupę. Pędził tak szybko, że jego zmrożona powierzchnia dosłownie się opaliła. Meteoryt żelazny jest bardzo ciężki. Rdzewieje, przyciąga magnes. Wychwyci go wykrywacz metali. Ten dźwięk lubimy. Słyszycie ten głośny pisk? Oto żelazny meteoryt, jakiego szukałem. Bob sprzedaje znaleziska muzeum, instytutom badawczym, kolekcjonerom. Zwykłe żelazne meteoryty są warte $100 za pół kilograma. Jednak niektóre są tak cenne jak diamenty. Diamentu raczej nie znajdziesz, ale meteoryt tak. Meteoryt taki jak ten spada na Ziemię raz na 10 godzin. Biznes się kręci, ale Hake to nie tylko łowca skarbów z kosmosu, ale też namiętny kolekcjoner. Oto szczególnie cenny okaz, król kolekcji. Wygląda bardzo intrygująco. To bardzo podnosi jego cenę. Okrążył całą Ziemię. Przez Singapur, południową Afrykę i Londyn wrócił do Tucson, gdzie go odkupiliśmy. Ten chondryt świeżo spadł w Argentynie. Nazywa się La Criolla, kreolka. Dzięki nim biorę udział w programie kosmicznym. Jestem na Księżycu czy na Marsie, bliżej gwiazd, nie ruszając się z miejsca. Zbieranie meteorytów nie jest nową modą. Dawniej też szukano kamieni z nieba, choć z innych powodów. Żelazny meteoryt był dla wczesnych kultur darem z nieba. Z bardzo twardego metalu robiono narzędzia i broń. To był świt epoki żelaza. Wyobraź to sobie. Potężna eksplozja, kula ognia i oto czarna skała leży u twoich stóp. Po prostu dar z niebios. Robisz z niej nóż i masz coś, czego nikt inny nie ma. Meteoryty trafiały do centrów politycznych i religijnych dawnych kultur. Znajdujemy je w grobowcach i katakumbach. Dziwną skałę nieznanego pochodzenia czci się w Mekce. Ma czarną barwę i niezwykłą fakturę. Możliwe, że czarny kamień ze świątyni Kaba jest meteorytem. Miał być biały, gdy archanioł Gabriel dał go Adamowi wypędzonemu z raju. Zczerniał, wchłaniając grzechy całujących go pielgrzymów.
Oczywiście nikt nigdy nie sprawdził hipotezy o meteorycie. Z meteorytów robiono narzędzia lub czczono je na ołtarzach, związane z nimi spadające gwiazdy uznawano za znak od bogów. Cesarz Konstantyn tak właśnie odczytał pojawienie się meteoru, co zmieniło historię świata. W roku 312, przed bitwą z silniejszym wrogiem, zdesperowany Konstantyn poprosił Boga chrześcijan o pomoc. I nagle ujrzał na niebie znak płonącego krzyża. Gdy wygrał bitwę, ustanowił chrześcijaństwo religią państwową. Zmienił bieg historii zachodniej cywilizacji, a uczynił to, bo zobaczył na niebie płonący znak, zapewne meteor. Związki między spadającymi gwiazdami i legendami mogły być bardzo bliskie. Przyjrzyjmy się starym opowieściom. Według archeologów, apokaliptyczne wizje pojawiły się w epoce brązu w państwach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także w Grecji. Wiele kultur spotkał wówczas dramatyczny kres. Wiadomo, że w Grecji nastąpiły ciemne wieki. Pewna teoria twierdzi, że na Bliskim Wschodzie spadł wtedy wielki meteoryt. Chmura pyłu przesłoniła słońce, powodując nieurodzaj i suszę. Nic dziwnego, że trafiło to do legend. Ślady dawnej katastrofy mogły też przetrwać w słojach drzew. Jestem dendrochronologiem, czyli badam słoje roczne drzew. Odkryliśmy, że w pewnym okresie przyrosty roczne były wyjątkowo wąskie. Oznaczało to, że panowały wówczas skrajnie złe warunki życia. Uzyskaliśmy bardzo interesujące dane. Po upadku meteorytu pył w atmosferze może przesłonić słońce, a wtedy słoje w drzewach stają się bardzo wąskie. Coś takiego, zdaniem Bailey'ego, zdarzyło się pod koniec epoki brązu. Odkryliśmy, że drzewa mają 18 kolejnych wąskich słojów, co wskazywało na długotrwałą zapaść klimatu. Byłem ciekaw, czy sprawiła to jakaś katastrofa. Badania Bailey'ego ujawniły też znacznie późniejsze kryzysy pogodowe. Ostatni zaczął się w roku 540, a więc w całkiem niedawnych czasach. Byłem zaintrygowany. Postanowiłem sprawdzić w źródłach historycznych, co piszą o tych czasach. Bailey liczył na opis płonącej kuli na niebie. Odkrył, że w źródłach jest dramatyczna luka. To były ciemne wieki. Praktycznie nie ma zapisów z roku 540 i lat późniejszych. Luka w źródłach była intrygująca. Bailey przejrzał więc stare legendy i natrafił na smoki. Legendy o smokach znane są z mitologii Chińczyków i Majów. W Anglii pojawiły się w VI wieku. Ciekawe, że smoki zwykle mają długie, ogniste ogony. Całkiem tak jak komety. Gdy zjawiał się smok, słychać było wielki huk, drzewa płonęły i padały. Zrywał się gorący wiatr, ziemia się trzęsła i tak dalej. Nie wszyscy się zgadzają, że Bailey odkrył ślady uderzenia lub choćby przejścia komety w tym czasie. Musimy bardzo ostrożnie interpretować dawne opowieści. Pamiętajmy, że nie są to relacje naocznych świadków. Drzewa na pewno nie kłamią.
Ślady jasno wskazują, że w tej epoce nastąpiła zapaść klimatyczna w skali całej planety. Ślady w zapisach historycznych i mitach świadczą, że ludzie bywali świadkami uderzeń z kosmosu i cierpieli z powodu ich skutków. Jednak dopiero upadek meteorytu w małej wiosce w dzisiejszej Francji oznaczał przejście od mitu do nauki. Dla geologów i astronomów meteoryty to cenna zdobycz, bo to coś więcej niż tylko żelazo i kamień. To próbki z najstarszych, najbardziej prymitywnych części Układu Słonecznego. Porównując ten materiał i istniejące dziś planety, możemy ustalić, jak nasz świat ewoluował. Nasza wiedza o początkach Układu Słonecznego w znacznym stopniu pochodzi z badań meteorytów. Uniwersytet Arizony posiada jedną z największych ich kolekcji na świecie. Mamy dwa typy meteorytów, kamienne i żelazne. Najpospolitsze są chondryty, meteoryty kamienne o rdzawo-brązowej barwie. W środku są kryształki żelazo-niklu. 3% meteorytów w całości składa się z takich kryształów. Jeśli przetniesz meteoryt żelazny specjalną piłą, bo to wyjątkowo twarda substancja, i przemyjesz kwasem, zobaczysz, że ma niezwykłą, charakterystyczną budowę. To tak zwane kryształy szkieletowe Widmanstettena. Są ogromne, ponieważ tworzyły się powoli przez miliony lat. Wśród meteorytów żelazno-kamiennych mamy wiele różnych odmian. Niektóre są naprawdę piękne, jak na przykład palasyt z żółtymi kryształami oliwinu, wbudowanymi w skałę zwaną perydotytem. Uczeni wiele się dowiedzieli o Układzie Słonecznym, badając pozaziemskich gości. Zdumiewające, że kilka wieków temu nie wierzono w ich istnienie. W XV wieku ludzie patrzyli na świat przez pryzmat dwóch teorii. Jedna, oparta o pracę Arystotelesa, twierdziła, że istnieją tylko Słońce, planety i Ziemia. Kosmos miał być idealnie pusty, bez żadnych innych ciał i zjawisk. Druga teoria uznawała, że Bóg może zrobić wszystko, a więc rzucać też z nieba kamienie. Jednak nauka długo nie uznała faktu, że takie kamienie naprawdę spadają. Przechodzenie od przesądów do nauki zaczęło się w roku 1492, gdy meteoryt uderzył w gród Enzisheim w Dolinie Renu. Listopada potężny huk wystraszył ludzi. Widzieli, jak wielka kula ognia przecina niebo. Dwunastoletni chłopiec zobaczył, jak spadła na pole i zawołał innych. Odkryli dziurę z wielką skałą w środku. To był pierwszy odnotowany w historii fakt upadku kamienia z nieba i jego odnalezienia. Austriacki arcyksiąże, a wkrótce cesarz Maksymilian, który właśnie podążał tędy na wojnę z Francją, uznał to za dobry omen. Zabezpieczył kamień przed wieśniakami, którzy już zaczęli odłupywać kawałki boskiego daru.
Kamień umieszczono w kościele i pilnowano dzień i noc, bo uznano, że jest znakiem od Boga. Gdy Maksymilian wygrał wojnę z Francuzami, było jasne, że zawdzięczał to kamieniowi. Enzisheim do dziś czci swój święty skarb. Bractwo świętego Jerzego od meteorytu dba o kamień i raz w roku uroczyście go waży. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że meteoryt jest w naszym muzeum. Choć kamień niewątpliwie istniał, wielu nie chciało uwierzyć w jego upadek. Uznali sprawę za oszustwo, nie przekonały ich nawet relacje świadków. Dopiero po 300 latach oficjalna nauka zaakceptowała fakt, że kamienie mogą spadać z nieba. Akademicy często nie chcą uznać czegoś, co dobrze znają zwykli ludzie. Astronomowie wierzyli, że meteoryty pochodzą z wulkanów lub są skałami trafionymi przez piorun. Jednak geolodzy badający te kamienie wykryli w nich niezwykłe cechy. Na przykład obecność kryształków żelazoniklu. Zwykłe kamienie ich nie zawierają, bo na powierzchni Ziemi nie mogłyby powstać. W roku 1794 Ernst Chladni, niemiecki fizyk i astronom, ogłosił, że meteoryty pochodzą z kosmosu. Trafił na dobry moment. W następnym dziesięcioleciu spadło wiele meteorytów, w pełni potwierdzając jego teorię. Decydujący dowód pojawił się w kwietniu 1803 roku we francuskiej wiosce L'Aigle, gdy zjawiła się dziwna chmura i rozpadła z hukiem, a na wioskę spadły 3000 kamieni, tworząc wielką elipsę. Minister spraw wewnętrznych wysłał na miejsce młodego mineraloga Jean-Baptiste Biota. Spisał się znakomicie, znajdując przekonywujące dowody całego zdarzenia. Bio miał tak dużo materiału, że potrafił określić prędkość i trajektorię meteoru oraz miejsce jego eksplozji w powietrzu. Wielka prędkość wskazywała, że nadleciał spoza Ziemi. W dodatku każdy kamień zawierał żelazo-nikiel. Bio powiedział: mam nadzieję, że wyjaśniłem sprawę jednego z najwspanialszych zjawisk, jakie znamy. Układ słoneczny przestał być idealnym, czystym bytem. Astronomowie musieli przemyśleć swój obraz nieba. Goście z kosmosu zburzyli gmach wiedzy, budowany przez pokolenia uczonych. Czy zniszczyli jakieś inne teorie? A może coś jeszcze? Widziałem tonący okręt, słyszałem krzyki ludzi. Uznano, że zaginął w akcji. Nigdy nie odnaleziono jego plakietki identyfikacyjnej. Było ich coraz mniej na powierzchni wody. Mieli już dosyć walki o życie i zwyczajnie szli na dno. Nieodżałowana strata wielu istot ludzkich.
Soboty na głębokim morzu. W każdą sobotę od 20 na History. Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku posiada imponującą kolekcję wielkich meteorytów. Mamy tu 1400 różnych odmian. Badacze z całego świata mogą je badać i określać ich skład. Goście mogą oglądać i dotykać kamieni z krańców Układu Słonecznego. Jest tu też prawdziwy olbrzym. Ma rozmiary Volkswagena Garbusa, ale jest 40 razy cięższy. To największy meteoryt, jaki dotąd znaleziono. Opowieść o tym kolosie, nazywanym Anigito i dwóch innych kawałkach tego samego obiektu, zaczyna się w epoce lodowej, 10 tysięcy lat temu, na północno-grenlandzkim przylądku York. Znaleźli go Inuici setki lat temu. Odłupywali z niego kawałki żelaza, które osadzali w drzewcach swoich oszczepów i harpunów. Słynny podróżnik Robert Perry odkrył, skąd Inuici biorą żelazo podczas wyprawy na Grenlandię w roku 1894. Przekonał miejscowych, żeby podarowali mu kawałek skały. Przewodnik pokazał, gdzie leżą mniejsze kawałki i wspomniał, że w pobliżu jest znacznie większa skała. Perry znalazł ją, ale nie mógł przenieść 34 ton na statek. Wrócił tam po 3 latach. Przy pomocy 100-tonowego dźwigu zdołał przenieść meteoryt na statek. Popłynął z nim do Nowego Jorku, gdzie chciał go sprzedać, żeby zdobyć fundusze na wyprawę do bieguna północnego. Ten fragment trafił tu z portu w Brooklynie w październiku 1897 roku. Transport meteorytu z portu do muzeum nie był łatwy. Na ulicach Nowego Jorku powstało małe zamieszanie. Widok 28 koni ciągnących Broadwayem wóz musiał wzbudzić zainteresowanie ludzi. Były problemy, bo 34-tonowy ciężar potężnie naciskał na powierzchnię ulicy i wszystko, co się pod nią kryło. Trzy bryły z przylądka York dotarły bezpiecznie do muzeum, nie rujnując infrastruktury Nowego Jorku. Najwyraźniej upadek meteorytu nie wywołał na Grenlandii większych skutków. Nie ma tam krateru impaktowego, czyli musiał on eksplodować w powietrzu, rozpadając się na mniejsze kawałki. W innych okolicznościach mógłby wyryć taki oto krater. Oto Meteor Crater. 50 tysięcy lat temu ze wschodu nadleciała kula ognia. Bolid ważył 300 tysięcy ton. Miał 50 metrów średnicy i prędkość 60 tysięcy kilometrów na godzinę. Lot z Los Angeles do Nowego Jorku z taką prędkością trwałby 4 minuty. Krater ma 170 metrów głębokości i 1200 metrów średnicy. Jest tak wielki, że zmieściłby 20 boisk futbolowych, a na trybunach mogłyby zasiąść 2 miliony kibiców. Gdyby na dnie ustawić pomnik Waszyngtona, szczyt byłby na wysokości naszych oczu. Meteor Crater z północnej Arizony to najlepiej zachowany krater impaktowy na Ziemi.
dał wiele informacji o mechanice takich zdarzeń. To niezwykła klasa szkolna. Wiele czasu spędzili tu astronauci, badając go wzdłuż i wszerz. Później na Księżycu mogli lepiej zrozumieć tamtejsze kratery. Jeszcze 100 lat temu nie było pewne, czy to meteoryt wyrył ten krater. Wielu wierzyło, że to krater wulkaniczny. Grove Carl Gilbert, szef amerykańskich służb geologicznych i czołowy geolog tamtych czasów, zbadał go w roku 1891. Miejscowi znajdowali w okolicy dziwne bryłki żelaza. Gilbert zszedł do krateru, szukając śladów meteorytu. Nie znalazł żadnych śladów materiału magnetycznego. Na tej podstawie stwierdził, że nie jest to krater impaktowy. Uznał, że lawa z pobliskich wulkanów dostała się do podziemnej warstwy wodonośnej, co doprowadziło do wybuchu pary wodnej. Gilbert stwierdził, sprawa jest definitywnie zamknięta. Już wkrótce o kraterze dowiedział się Daniel Barringer. Zrobił na kopalniach majątek i szukał nowych inwestycji. Wbrew opinii ekspertów czuł, że to krater impaktowy i postanowił tego dowieść. W roku 1902 kupił krater. Oficjalnie twierdził, że zamierza wydobywać rudę żelaza. Tak naprawdę szukał gigantycznej bryły czystego żelaza, dzięki czemu stałby się jeszcze bogatszy. Po latach bezowocnych poszukiwań ustalił dwa pozornie sprzeczne fakty. Po pierwsze, krater był impaktowy. Po drugie, nie było meteorytu. Znalazł wiele kuleczek żelazoniklu i innych śladów, a w odwiertach w dnie osady o dużej zawartości żelazoniklu. Były więc małe szczątki, ale nie wielka bryła, której szukał. Przez wiele lat wiercił tam i kopał, próbując znaleźć coś wartościowego i w końcu wydał wszystkie swoje pieniądze. Zmarł w roku 1929, nie wyjaśniwszy zagadki. Uczeni zachowali sceptycyzm. Ich zdaniem małe meteoryty mogły uderzać w Ziemię, ale nie duże. Na Ziemi nie było kraterów ani dużych brył żelaza. Twierdzili, że duże obiekty nie mogą przebić ziemskiej atmosfery. Jednak tak zwana tunguska katastrofa na Syberii kazała im rozważyć kwestię na nowo. Czerwca 1908 roku sejsmografy na całym świecie zapisały potężny wstrząs na Syberii. Dopiero po 19 latach uczeni dotarli na miejsce zdarzenia. Ujrzeli przerażający widok. Najbliżej wybuchu byli koczownicy w obozie 40 km dalej. Wyrzuciło ich z namiotów, kilku straciło przytomność. Zniszczeniu uległo 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych tajgi. Powalone drzewa tworzyły krąg, wskazując epicentrum wybuchu. Były ślady wielkiego pożaru, ale nie meteorytu. Eksplozja na Syberii miała siłę 20 megaton, 1000 razy więcej niż w Hiroshimie. Ustalono, że bolid wybuchł w atmosferze i rozpadł się na małe kawałki. Spadając na Ziemię z wielką prędkością, po prostu wyparowały.
Przy okazji wyjaśniła się też zagadka meteorytu Barringera. Rozpadł się w powietrzu. Spadając, meteoryt wyparowuje lub topi się, a ciecz trafia do atmosfery. Pojawia się wielka chmura szczątków, które z czasem powoli opadają. Są wśród nich nadtopione kawałeczki metalu. Pięćdziesiąt tysięcy lat temu meteor Barringera zmienił się w sprężony gaz, który eksplodował, ryjąc krater. Jeśli nagle zatrzymasz obiekt pędzący 10 km na sekundę, wyzwolona energia zmieni go w parę. Tak też jest z dużymi meteorytami. Gaz gwałtownie się rozpręża i ryje wielką dziurę w ziemi. Dowody kryły się w kraterze Barringera. Potrzebny był ktoś, kto zebrałby je wszystkie razem. Tym kimś był geolog Jean Shoemaker. W latach 60. ubiegłego wieku zaczął badać kratery impaktowe. Zaczął od Meteor Crater. Spójrzmy, co się dzieje podczas uderzenia. Shoemaker miał wkrótce zdobyć wielką sławę. Wcześniej badał kratery bomb atomowych w Nevadzie i zamierzał udowodnić, że krater Barringera powstał po upadku meteorytu. To ja go namówiłam, żeby obejrzał ten krater. To był punkt przełomowy w jego karierze. Spojrzał i powiedział: taki sam jak te w Nevadzie, tylko większy. Odkrycie podobieństw pozwoliło mu dokładnie zrozumieć proces powstania krateru. Znając ustalenia swoich poprzedników, Shoemaker zbadał skały z Meteor Crater pod mikroskopem. Pod wpływem potężnego uderzenia krystaliczny kwarc zmienia się w nowe minerały. To może być koezyt, który później zmienia się w styszowit. Shoemaker wiedział, że tylko meteoryt daje ciśnienie niezbędne do takiej przemiany. Meteor Crater był więc kraterem impaktowym. Zaczął tworzyć geologiczną mapę krateru, żeby poznać jego strukturę i ustalić, co się stało ze skałami po upadku meteorytu. Przy okazji tworzył teorię powstawania takich kraterów. Ogłaszając swoją teorię, Shoemaker stwierdził, że kraterów impaktowych musi być więcej. Uczeni nie chcieli w to uwierzyć. Powtarzał: Ziemia jest usiana kraterami. Jeśli miał rację, dlaczego nikt ich dotąd nie odkrył? Gdzie się podziały? Zwłaszcza ten po meteorycie, który miał zabić dinozaury. Jean Shoemaker dowiódł, że Meteor Crater był kraterem impaktowym. Zaczął wszędzie szukać podobnych, bo był pewien, że na Ziemi są ich setki, nawet większych niż ten z Arizony. Wierzył, że Ziemia jest nimi pokryta tak jak Księżyc. Większość badaczy nie zgadzała się z jego teoriami, wskazując na ewidentny brak śladów takich kraterów. Chcąc udowodnić swoje racje, Shoemaker udał się do bawarskiego miasta Nordlingen, leżącego w przypominającej krater ogromnej niecce Ries. Większość geologów uważała, że to krater wulkaniczny. Ale Jean wierzył, że uderzeniowy i chciał to sprawdzić. Jeśli krater wyrył meteoryt, musiał być ogromny.
Z tego miejsca mamy dobry widok na Nieckę, mającą 25 km średnicy. W Nieczce leży 99 miejscowości. Shoemaker spodziewał się znaleźć tu dowody wspierające jego teorię. W próbkach skał z brzegu szukał koezytu i suewitu, czyli przeobrażonego kwarcu. Gdyby znalazł, miałby dowód, że doszło tu do upadku meteorytu. Drugiego dnia pobytu wybrał się na spacer do Nördlingen. Nagle stanął jak wryty przed miejską katedrą. Zobaczył bryłę suewitu, jakiej nigdy nie widział. Wszedł do katedry świętego Jerzego i powiedział: to suewit. Kościół zbudowany ze szklistej skały musiał być czymś cudownym dla badacza meteorytów. Jean chyba nie odłupał jego kawałka. Zbudowany z suewitu, wydobytego z Niecki 500 lat wcześniej, kościół był dowodem, którego Shoemaker szukał. Nördlingen leży w kraterze impaktowym sprzed 15 milionów lat, tak wielkim i tak starym, że nikt go nie dostrzegł. Jadąc na południowy zachód, trafimy na inny krater z tego samego uderzenia. Ma tylko 3 km średnicy i ledwo go widać. Czemu ziemskie kratery impaktowe nie przypominają tych z Księżyca? Są dwa powody: atmosfera i lawa. Na Księżycu nie ma erozji, dlatego kratery wciąż są takie jak w początkach Układu Słonecznego. Na Ziemi to byłoby niemożliwe. Wiatr i woda wciąż zmieniają jej powierzchnię. Oprócz erozji jest coś jeszcze. Skorupa ziemska pływa na warstwie stopionych skał. Ruch płyt tektonicznych sprawia, że tworzą się i znikają całe kontynenty, łańcuchy górskie i wulkany. Twory takie jak kratery znikają lub erodują. Najlepiej ich ślady widać z góry. Zdjęcia z samolotów i satelitów pokazały, że Shoemaker miał rację. Kratery są na wszystkich kontynentach. Tyle, że zamaskowane przez czas i procesy geologiczne. Gdy w latach 80. teoria o zabiciu dinozaurów przez kosmiczny bolid została uznana, zaczęły się łowy na nieznany krater impaktowy. W roku 1990 geolog Allen Hildebrand usłyszał o wielkiej strukturze leżącej na Jukatanie. Meksykańska firma naftowa Pernex, od lat prowadząca tu prace geologiczne, ujawniła, że krater Chicxulub mógł być szukanym kraterem. Dowiedziałem się, że na Jukatanie jest dziwna struktura przypominająca wielki krater. Zainteresowałem się tym. Dotarłem do próbek, które w latach 70. wysłano stamtąd do Uniwersytetu w Nowym Orleanie. Gdy odkryłem w nich ziarna przeobrażonego kwarcu, wiedziałem, że to istotnie krater impaktowy. Ale było tam coś jeszcze.
Pamiętajmy, że w warstwie granicznej KT Walter Alvarez odkrył niezwykłe stężenie irydu. W Meksyku zawartość irydu była znacząco większa. W pewnych miejscach leżą grube na wiele metrów warstwy brekcji i innych takich skał. Działy się tam gwałtowne rzeczy. Oprócz typowych śladów impaktowych, jak przeobrażony kwarc, dowody wskazywały, że krater powstał w tym czasie, gdy wyginęły dinozaury. Hildebrand porównał swoje wyniki z danymi zebranymi przez innych i stwierdził, że to meteoryt z Chicxulub lub spowodował kredowe wymieranie. Dawna radykalna teoria o zabójcy z kosmosu zyskała szeroką akceptację. Jednak nie u wszystkich. Profesor Gerda Keller z Princeton uważa, że meteoryt był zbyt mały, żeby wywołać taki kataklizm. Nie wszystkie gatunki wtedy wyginęły. Moim zdaniem ich liczba powoli malała przez miliony lat przed przełomem KT z irydową anomalią. Keller twierdzi, że ma dowody, iż granice KT przeżyło wiele gatunków. Wiedza o zdarzeniach sprzed 65 milionów lat wciąż dopuszcza różne interpretacje. Jeśli jednak obiekty z kosmosu powodowały kataklizmy na Ziemi, czy mogły na nią też coś przynieść? Na przykład życie? Antarktyda. 13 milionów kilometrów kwadratowych lodu i śniegu. Nieliczne organizmy znoszą tu średnie temperatury rzędu minus 50 stopni Celsjusza. W tym trudnym środowisku uczeni polują na meteoryty. Jeśli dobrze trafisz, znajdziesz je setkami. Koncentrują się w pewnych miejscach wskutek ruchu płyt lodowych przez setki tysięcy lat. Czarna skorupa optopieniowa meteorytów jest dobrze widoczna na białych równinach Antarktydy. Topografia niektórych miejsc sprawia, że skały nie są pokryte lodem i śniegiem. Meteoryty są tu głęboko zamrożone, a więc dobrze zachowane, z tego co wiemy, co najmniej od 2 milionów lat. William Cassidy pierwszy podjął planowe szukanie meteorytów na Antarktydzie w latach 70. Projekt Cassidy'ego okazał się takim sukcesem, że badacze wracają tu niemal co rok, zbierając setki meteorytów. Przemierzając lodowe pola na skuterach śnieżnych, prowadzą poszukiwania ściśle według ustalonej procedury. Ostrożnie przy użyciu sterylizowanych narzędzi wkładamy znaleziska do toreb i ruszamy dalej. Meteoryty trafiają do laboratorium w Johnson Space Center w Houston. Są przywożone statkami w stanie zamrożonym i od razu trafiają do zamrażarek. Później są osuszane w specjalnej komorze azotowej. W strojach chroniących przed biologicznym skażeniem technicy pobierają próbki i je magazynują.
W roku 1996 meteoryt ALH84001, znaleziony 12 lat wcześniej, stał się najważniejszym kamieniem w historii. Meteoryt zawierał szklane inkluzje. Gdy je wydobyto i ogrzano, odparowując gazy, otrzymano próbkę marsjańskiej atmosfery. Sprawdzono, że to atmosfera z Marsa, porównując ją z próbkami pobranymi przez sondę Viking na planecie w latach 70. Skała pochodziła więc z Marsa. Kiedyś duży meteoryt wyrzucił z planety w kosmos skałę, która później trafiła na Ziemię. Ale nie dlatego była tak ważna. Wkrótce zdobyła wielki rozgłos w mediach i głęboko podzieliła świat naukowy. Jeśli odkrycie się potwierdzi, będzie to jedno z największych osiągnięć w dziejach nauki. Można by rzec, że to szczątki marsjańskiego życia. Uczeni stwierdzili, że skała zawiera ślady życia. Nie żywe organizmy, ale chemiczne ślady marsjańskiej formy życia. Nic dziwnego, że odkrycie wywołało taki zgiełk. Związki chemiczne pozostałe po dawnej bakterii, kryształy tlenku żelaza, jakie tworzą ziemskie bakterie i struktury wyglądające jak skamieniałości. Były tak małe, że widać je było tylko pod mikroskopem elektronowym. To mógł być sfosylizowany jednokomórkowiec, może bakteria. Uczeni badający skałę zdecydowali, że tak niezwykłe odkrycie należy szybko ujawnić opinii publicznej. Po 2 latach badań zespół uznał, że pora ujawnić nasze wyniki. Reakcja świata nas poraziła. Wszyscy byli poruszeni, od największych gwiazd nauki po zwykłych ludzi. To była ta słynna kwestia, czy jesteśmy sami. Wielu naukowców wyrażało sceptycyzm, czy to rzeczywiście ślady pozaziemskiego życia. Od tej pory minęło ponad 10 lat i wiele z ówczesnych stwierdzeń się nie utrzymało. Niektóre pozostają problematyczne i trochę to zależy od dobrej woli danej osoby, czy uzna je za przekonujące, czy nie. Po 8 latach cały nasz zespół podtrzymuje swoje ówczesne stwierdzenia. Może nigdy nie rozstrzygniemy, czy skała zawiera ślady dawnego marsjańskiego życia. Trudno to ocenić. Ślady są tak niewyraźne, że po prostu nie wiemy. Wróciła też inna teoria, powstała w XIX wieku, która jeszcze bardziej podgrzała atmosferę. Chodzi o możliwość przyniesienia życia na Ziemię z kosmosu. Teoria panspermii twierdzi, że to asteroidy i komety dostarczyły na Ziemię cegiełki życia. W chmurach międzygwiezdnych powstają złożone związki organiczne, jak cukry, aminokwasy czy nukleotydy. Za pośrednictwem komet składniki budulcowe żywych istot mogły trafić na Ziemię. Tu ewoluowały, tworząc życie.
Radykalna wersja panspermii twierdzi, że życie już istnieje w kosmosie i tylko czeka, żeby dotrzeć na planety. Gdy powstały pierwsze formy życia, ujawniła się ich niezwykła zdolność przeżycia. Zniszczenie mikroorganizmów jest właściwie niemożliwe. Zawsze się odrodzą. Skoro kiedyś życie przyszło tu z kosmosu, może wciąż tak się dzieje? Czy meteoryty przynoszą na Ziemię biologiczne patogeny wywołujące choroby lub nawet zarodki innego życia? Lepiej potraktujmy poważnie możliwość, że obce mikroorganizmy trafiają choćby dziś na Ziemię. Szokuje szybkość, z jaką radykalne teorie, takie jak panspermia, są dziś przyjmowane. W latach 90. Gene Shoemaker próbował ostrzec świat o groźbie upadku kosmicznego bolidu. Jednak dopiero gdy ujrzeliśmy to na własne oczy, zaczęto go słuchać. Wszystko, co mamy lub ty masz, jest na ciężarówce. My, kierowcy, tworzymy historię. To wielopokoleniowe dziedzictwo. Niektórzy jeżdżą tędy od 30 lat. Codziennie dzieje się tu coś, o czym wszyscy usłyszą. To nasz wkład w rodzącą się historię. Na lodowym szlaku, w poniedziałki o 20. Każdy dzień tworzy historię. Jestem świadkiem żywej historii. Generał George Patton. Charyzmatyczny przywódca. Trzyma rękę na pulsie, chce być przed wszystkimi. I kontrowersyjny dowódca. Nigdy go nie lubiłem. Od północnej Afryki i Sycylii. Odważne, agresywne działania. Przez Francję i Niemcy. Przeżyj dogłębnie wojnę Pattona. Patton z bliska. W środy o 20 na History. Pod koniec XX wieku teza o uderzeniach w Ziemię komet i asteroid zyskała pełną akceptację dzięki pracom geologów Alana Hildebranda i Gina Shoemakera. Udowodniwszy, że wielkie bolidy regularnie trafiały w Ziemię, Shoemaker zaczął głosić, że wkrótce czeka nas kolejne uderzenie. Jednak wielu uczonych uznało jego proroctwa za fantastykę. Twierdzili, że choć w przeszłości kolizje się zdarzały, groźba nowej w bliskiej przyszłości jest niemożliwa. Mimo to Shoemaker z żoną Caroline i astronom-amator David Levy zaczęli szukać w kosmosie dużych bolidów. Pewnej nocy 1993 roku, jak zwykle obserwowali niebo, robiąc zdjęcia. Gdy następnego dnia Caroline je wywołała, odkryła na nich dziwnie wyglądający obiekt. Caroline Shoemaker odkryła jakby rozgniecioną kometę. Nie mogłam zrozumieć, czemu to tak wygląda, jakby ktoś rozdeptał kulę śniegu. Powiedziałam do Gina, musisz to zobaczyć. To był sznur fragmentów komety. Niektóre o średnicy 1,5 kilometra, lecący zbyt blisko Jowisza i jego potężnego pola grawitacyjnego. Gene od razu odgadł, że musiało dojść do katastrofy. I okazało się, że miał rację. 9 miesięcy wcześniej kometa zbliżyła się do Jowisza na odległość 20 tysięcy kilometrów i ten rozerwał ją na kawałki.
Po 2 latach rozbita kometa wróciła w pobliże Jowisza, ale tym razem miało dojść do zderzenia. Nieuchronna kolizja kawałków komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem była dla Shoemakera okazją pokazania sceptykom, że takie kataklizmy wciąż się zdarzają. Jednak nawet Shoemaker nie wiedział, jak to będzie przebiegać. Mamy niezwykłą szansę zobaczenia spektakularnego zdarzenia, choć trzeba się też liczyć z tym, że niewiele zobaczymy. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Mamy dziś teleskop kosmiczny Hubble'a, powinniśmy więc zdobyć mnóstwo cennych danych. Sądzono, że Jowisz, gazowy olbrzym, zamortyzuje uderzenie szczątków komety, które zaczęły spadać 16 lipca 1994 roku. Jednak wkrótce pojawiły się pióropusze wyrzuconej materii. Nigdy nie zapomnę widoku twarzy Gina, gdy mówił: sądzisz, że to widzieli? Potem nadeszły zdjęcia z Hubble'a. Nikt się nie spodziewał, że uderzenia pozostawią wielkie czarne plamy na południowej półkuli Jowisza. To były najważniejsze obrazy Jowisza, odkąd Galileusz zwrócił swój teleskop ku niemu w 1610 roku. Dynamiczne zmiany trwały przez kilka dni. To były niezwykłe chwile. Dla nas najważniejsze było to, że potwierdziło się, iż małe ciała naprawdę spadają na planety. Jean był chyba najbardziej uradowaną osobą na Ziemi. Zrealizowały się jego największe marzenia. Shoemaker zdołał całkowicie zmienić naszą optykę w kwestii relacji Ziemi z kosmosem. Od dawnej splendid isolation do poczucia zagrożenia. Już wkrótce państwowe i prywatne instytucje zaczęły szukać w kosmosie obiektów, które mogłyby uderzyć w Ziemię. Projekt NEAT to namierzanie ciał kosmicznych w pobliżu Ziemi. Po znalezieniu jakiegoś obiektu określa się, czy jest kometą, czy asteroidą, oraz ustala jego orbitę i stopień zagrożenia. LONEAS to projekt obserwatorium Lowella wyszukiwania asteroid, które mogłyby się zbliżyć do Ziemi. Używamy 24-calowego teleskopu Schmidta, bardzo skutecznego przy takich pracach. Teleskop wykonuje sekwencję zdjęć wszystkich regionów nieba, z których mogą nadlecieć komety i asteroidy. Jeśli odkryjemy, że coś zmieniło pozycję, przyglądamy się temu bliżej. Dzięki kolejnym zdjęciom określamy orbitę obiektu i ustalamy, czy z jego strony istnieje jakieś zagrożenie dla Ziemi. Przez 200 lat znaleźliśmy 100 tysięcy asteroid, z czego 90% w ostatniej dekadzie. Ale do końca prac jeszcze daleko. Kolejne 100 tysięcy obiektów czeka na odkrycie. Każdy może zagrażać Ziemi. Inwestujemy w nasze kosmiczne bezpieczeństwo, ale do przeszukania została znaczna część nieba.
Musimy się zabezpieczyć. To dla nas sprawa życia i śmierci. Dziś wiemy, że to uderzenia z kosmosu spowodowały wielkie wymierania gatunków. Jeśli znów zdarzy się coś takiego, ludzkość pewnie nie zniknie, ale na pewno przeżyje ciężkie chwile. 18 lipca 1997 roku, 3 lata po kolizji komety z Jowiszem, Gene Shoemaker zginął w wypadku samochodowym w Australii. Uważam, że był największym naukowcem końca XX wieku. Nie tylko odkrywał różne szczegóły, ale potrafił tworzyć z nich teorie. Miał jasną wizję historii Ziemi. Wiedział, że uderzenia z kosmosu kształtowały rozwój ziemskiego życia. Shoemaker uczulił nas na zagrożenia, ale czy istotnie możemy się bronić? Każdego dnia obserwatorzy uzbrojeni w teleskopy i komputery patrzą w niebo, szukając bliskich obiektów. Uderzenie któregoś z nich w ziemię wywołałoby kataklizm. Wkroczyliśmy w XXI wiek, wykrywając coraz więcej asteroid, które mogą kiedyś zagrozić Ziemi. Coraz lepiej widzimy, że niebezpieczeństwo jest realne. Gdy odkrywamy coś w pobliżu, sprawdzamy, czy obiekt zagraża Ziemi. Obliczamy jego orbitę, żeby ustalić, czy nie koliduje z ziemską. Rachunki nie zawsze są precyzyjne. Ruch asteroid jest chaotyczny, więc można go przewidzieć na jakieś 200 lat. Grawitacja, kolizje i wiele innych czynników może pchnąć asteroidę lub kometę na kurs kolizyjny z Ziemią. Nie można określić na wiele lat naprzód, czy nowo odkryty obiekt minie Ziemię, czy w nią uderzy. Obliczamy prawdopodobieństwa takich zdarzeń. Jeśli zagrożenie jest duże, a data kolizji bliska, trzeba zacząć działać. W przeciwieństwie do trzęsień ziemi, tornad czy huraganów, w tym jednym przypadku możemy się jakoś bronić. Moglibyśmy na przykład spróbować zmienić tor ruchu bolidu tak, żeby minął Ziemię. Musimy pilnować, żeby dwa ciała nie trafiły w to samo miejsce w tym samym czasie. Ruch Ziemi wokół Słońca jest regularny, więc wystarczy sprawić, żeby bolid zjawił się troszkę wcześniej lub później. Badacze szukają sposobów wpływania na ruch małego ciała. Wielu sądzi, że można je wysadzić, jednak pojawi się chmura równie groźnych kawałków. Głowic nuklearnych lepiej użyć inaczej. Wysyłamy rakietę z głowicami jądrowymi. Eksplozja ma sprawić, że obiekt zmieni nieco swoją trajektorię, choćby odrobinę. Nie potrzeba wielkich sił, żeby przesunąć małe ciało, jeśli odkryjemy je dostatecznie wcześnie. Można działać mniejszą siłą, za to dłużej i efekt będzie ten sam. Są też inne pomysły, jak na przykład umieszczenie na rakietach patrolujących kosmos laserów do zmieniania orbit małych ciał. Rakiety przydadzą się też do badań i eksploatacji asteroid. Współdziałałyby z obserwatoriami na Księżycu szukającymi kosmicznych bolidów. Czy te koncepcje to science fiction? Czy zdołamy coś zrobić, gdy odkryjemy zagrożenie? Pewna misja dowiodła, że można dotrzeć na asteroidę, zanim ona znajdzie nas.
W roku 1996 NASA wysłała sondę NIR, która miała zbadać asteroidę z bliska. Celem był Eros, odkryty w roku 1898. Choć nie zagrażał Ziemi, był dużym i dość bliskim celem. Misję przygotowało Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Sonda nie poleciała prosto na Erosa, lecz wcześniej zrobiła zdjęcia innej asteroidy, Matildy, o średnicy 50 km. Podejście do Matildy było rekordowo bliskie, ale wkrótce sonda poprawiła ten wynik, wypełniając swoje główne zadanie na Erosie, asteroidzie klasy S z głównego pasa asteroid. Sonda miała najpierw wejść na orbitę wokół Erosa, żebyśmy mogli się mu przyjrzeć i ustalić, ile jest tam kraterów, jak wygląda powierzchnia, jak silna jest grawitacja i co może kryć się w środku. Lutego 2000 roku, po 4 latach lotu i przebyciu 150 milionów kilometrów, sonda dotarła do Erosa. Miał 34 km długości i 13 szerokości oraz kształt ziemniaka z licznymi kraterami impaktowymi. Musiał nieraz zderzać się z innymi asteroidami. Sonda nosiła teraz nazwę NIR Shoemaker na cześć geologa, który całe życie badał kosmiczne obiekty. Po wykonaniu mapy i zdjęć asteroidy, sonda podjęła ostatnie zadanie, pierwotnie nieujęte w programie wyprawy. Miała wylądować na asteroidzie. Kontrolerzy lotu uruchomili silniki i rozpoczęli manewry, żeby posadzić statek na powierzchni Erosa. Zdjęcia pokazują dramatyczne lądowanie. To najdokładniejsze zdjęcia, jakie kiedykolwiek zrobiono asteroidzie. Nikt nie wierzył, że to się uda. Trzymaliśmy kciuki, ale nie wierzyliśmy, że to możliwe. Na powierzchni Erosa sonda wciąż działała. Istotnie, otrzymaliśmy sygnały z sondy leżącej na powierzchni asteroidy. Sonda NIR Shoemaker wciąż spoczywa na Erosie. Ta misja pokazała, że umiemy dotrzeć do asteroidy, zanim ona trafi w nas. Następnym krokiem będzie zmiana jej orbity. To była pierwsza taka misja. Okazało się, że potrafimy nawet wylądować na powierzchni asteroidy. Każda misja zbliża nas do głównego celu, jakim jest uniknięcie kolizji z kosmicznym bolidem. Zagrożenie z kosmosu wciąż istnieje, ale skoro już wiemy, co nam grozi i w krótkim czasie zrobiliśmy tak ogromne postępy, wierzę, że już wkrótce, dzięki dalszym pracom, problem zostanie rozwiązany. Kolejne uderzenie zdolne zniszczyć całe miasto może przyjść za 10, 100 czy 1000 lat. Chyba zdołamy się przygotować, bo coraz sprawniej odkrywamy sekrety wszechświata. Ostatnie 50 lat przyniosło ogromne zmiany w nauce. Pół wieku temu nie wierzyliśmy w wielkie kolizje. Nie wiedzieliśmy, że Ziemia usiana jest ich śladami. Dziś liczymy potencjalnych wrogów i śledzimy ich ruch.
Dzięki ludziom takim jak Gene Shoemaker mamy sporą wiedzę o kosmicznych bolidach, meteorach, kometach i asteroidach. Po setkach lat przesądów i ignorancji dziś patrzymy w niebo coraz lepiej rozumiejąc, co się tam dzieje. Gdy patrzę w niebo, ogarnia mnie uczucie nabożnego lęku. Ludzkość jest tu od niedawna i kto wie, jak długo jeszcze będzie istnieć. Jednego jestem pewna. Przyszło mi żyć w ekscytujących czasach. Chcemy uczynić nasz kawałek nieba bardziej bezpiecznym, ale to nie zmniejsza naszej fascynacji kosmosem. Także tymi pozaziemskimi wędrowcami, którzy kiedyś nieśli tutaj śmierć, a może i życie, lecz zwykle rozświetlają nasze nocne niebo. Wersja polska to ja Studios. Tekst Marek Baran. Czytał Wojciech Najda. Dowiedziałem się, że na Jukatanie jest dziwna struktura, przypominająca wielki krater. Zainteresowałem się tym. Dotarłem do próbek, które w latach 70. wysłano stamtąd do Uniwersytetu w Nowym Orleanie. Gdy odkryłem w nich ziarna przeobrażonego kwarcu, wiedziałem, że to istotnie krater impaktowy. Ale było tam coś jeszcze. Pamiętajmy, że w warstwie granicznej KT Walter Alvarez odkrył niezwykłe stężenie irydu. W Meksyku zawartość irydu była znacząco większa. W pewnych miejscach leżą grube na wiele metrów warstwy brekcji i innych takich skał. Działy się tam gwałtowne rzeczy. Oprócz typowych śladów impaktowych, jak przeobrażony kwarc, dowody wskazywały, że krater powstał w tym czasie, gdy wyginęły dinozaury. Hildebrand porównał swoje wyniki z danymi zebranymi przez innych i stwierdził, że to meteoryt z Chicxulub lub spowodował kredowe wymieranie. Dawna radykalna teoria o zabójcy z kosmosu zyskała szeroką akceptację. Jednak nie u wszystkich. Profesor Gerda Keller z Princeton uważa, że meteoryt był zbyt mały, żeby wywołać taki kataklizm. Nie wszystkie gatunki wtedy wyginęły. Moim zdaniem ich liczba powoli malała przez miliony lat przed przełomem KT z irydową anomalią. Keller twierdzi, że ma dowody, iż granice KT przeżyło wiele gatunków. Wiedza o zdarzeniach sprzed 65 milionów lat wciąż dopuszcza różne interpretacje. Jeśli jednak obiekty z kosmosu powodowały kataklizmy na Ziemi, czy mogły na nią też coś przynieść? Na przykład życie? Antarktyda. 13 milionów kilometrów kwadratowych lodu i śniegu. Nieliczne organizmy znoszą tu średnie temperatury rzędu minus 50 stopni Celsjusza. Coraz lepiej widzimy, że niebezpieczeństwo jest realne. Gdy odkrywamy coś w pobliżu, sprawdzamy, czy obiekt zagraża Ziemi.
Obliczamy jego orbitę, żeby ustalić, czy nie koliduje z ziemską. Rachunki nie zawsze są precyzyjne. Ruch asteroid jest chaotyczny, więc można go przewidzieć na jakieś 200 lat. Grawitacja, kolizje i wiele innych czynników może pchnąć asteroidę lub kometę na kurs kolizyjny z Ziemią. Nie można określić na wiele lat naprzód, czy nowo odkryty obiekt minie Ziemię, czy w nią uderzy. Obliczamy prawdopodobieństwa takich zdarzeń. Jeśli zagrożenie jest duże, a data kolizji bliska, trzeba zacząć działać. W przeciwieństwie do trzęsień ziemi, tornad czy huraganów, w tym jednym przypadku możemy się jakoś bronić. Moglibyśmy na przykład spróbować zmienić tor ruchu bolidu tak, żeby minął Ziemię. Musimy pilnować, żeby dwa ciała nie trafiły w to samo miejsce w tym samym czasie. Ruch Ziemi wokół Słońca jest regularny, więc wystarczy sprawić, żeby bolid zjawił się troszkę wcześniej lub później. Badacze szukają sposobów wpływania na ruch małego ciała. Wielu sądzi, że można je wysadzić, jednak pojawi się chmura równie groźnych kawałków. Głowic nuklearnych lepiej użyć inaczej. Wysyłamy rakietę z głowicami jądrowymi. Eksplozja ma sprawić, że obiekt zmieni nieco swoją trajektorię, choćby odrobinę. Nie potrzeba wielkich sił, żeby przesunąć małe ciało, jeśli odkryjemy je dostatecznie wcześnie. Można działać mniejszą siłą, za to dłużej i efekt będzie ten sam. Są też inne pomysły, jak na przykład umieszczenie na rakietach patrolujących kosmos laserów do zmieniania orbit małych ciał. Rakiety przydadzą się też do badań i eksploatacji asteroid. Współdziałałyby z obserwatoriami na Księżycu szukającymi kosmicznych bolidów. Czy te koncepcje to science fiction? Czy zdołamy coś zrobić, gdy odkryjemy zagrożenie? Pewnej nocy 1993 roku, jak zwykle obserwowali niebo, robiąc zdjęcia. Gdy następnego dnia Caroline je wywołała, odkryła na nich dziwnie wyglądający obiekt. Caroline Shoemaker odkryła jakby rozgniecioną kometę. Nie mogłam zrozumieć, czemu to tak wygląda, jakby ktoś rozdeptał kulę śniegu. Powiedziałam do Gina, musisz to zobaczyć. To był sznur fragmentów komety. Niektóre o średnicy 1,5 kilometra, lecący zbyt blisko Jowisza i jego potężnego pola grawitacyjnego. Gene od razu odgadł, że musiało dojść do katastrofy. I okazało się, że miał rację. 9 miesięcy wcześniej kometa zbliżyła się do Jowisza na odległość 20 tysięcy kilometrów i ten rozerwał ją na kawałki. Po 2 latach rozbita kometa wróciła w pobliże Jowisza, ale tym razem miało dojść do zderzenia. Nieuchronna kolizja kawałków komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem była dla Shoemakera okazją pokazania sceptykom, że takie kataklizmy wciąż się zdarzają. Jednak nawet Shoemaker nie wiedział, jak to będzie przebiegać. Mamy niezwykłą szansę zobaczenia spektakularnego zdarzenia, choć trzeba się też liczyć z tym, że niewiele zobaczymy.
Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Mamy dziś teleskop kosmiczny Hubble'a, powinniśmy więc zdobyć mnóstwo cennych danych. Sądzono, że Jowisz, gazowy olbrzym, zamortyzuje uderzenie szczątków komety, które zaczęły spadać 16 lipca 1994 roku. Jednak wkrótce pojawiły się pióropusze wyrzuconej materii. Nigdy nie zapomnę widoku twarzy Gina, gdy mówił: sądzisz, że to widzieli? Potem nadeszły zdjęcia z Hubble'a. Nikt się nie spodziewał, że uderzy Isolation do poczucia zagrożenia. Już wkrótce państwowe i prywatne instytucje zaczęły szukać w kosmosie obiektów, które mogłyby uderzyć w Ziemię. Projekt NEAT to namierzanie ciał kosmicznych w pobliżu Ziemi. Po znalezieniu jakiegoś obiektu określa się, czy jest kometą, czy asteroidą, oraz ustala jego orbitę i stopień zagrożenia. LONEOS to projekt obserwatorium Lowella wyszukiwania asteroid, które mogłyby się zbliżyć do Ziemi. Używamy 24-calowego teleskopu Schmidta, bardzo skutecznego przy takich pracach. Teleskop wykonuje sekwencję zdjęć wszystkich regionów nieba, z których mogą nadlecieć komety i asteroidy. Jeśli odkryjemy, że coś zmieniło pozycję, przyglądamy się temu bliżej. Dzięki kolejnym zdjęciom określamy orbitę obiektu i ustalamy, czy z jego strony istnieje jakieś zagrożenie dla Ziemi. Przez 200 lat znaleźliśmy 100 tysięcy asteroid, z czego 90% w ostatniej dekadzie. Ale do końca prac jeszcze daleko. Kolejne 100 tysięcy obiektów czeka na odkrycie. Każdy może zagrażać Ziemi. Inwestujemy w nasze kosmiczne bezpieczeństwo, ale do przeszukania została znaczna część nieba. Musimy się zabezpieczyć. To dla nas sprawa życia i śmierci. Dziś wiemy, że to uderzenia z kosmosu spowodowały wielkie wymierania gatunków. Jeśli znów zdarzy się coś takiego, ludzkość pewnie nie zniknie, ale na pewno przeżyje ciężkie chwile. 18 lipca 1997 roku, 3 lata po kolizji komety z Jowiszem, Gene Shoemaker zginął w wypadku samochodowym w Australii. Uważam, że był największym naukowcem końca XX wieku. Nie tylko odkrywał różne szczegóły, ale potrafił tworzyć z nich teorie. Miał jasną wizję historii Ziemi. Wiedział, że uderzenia z kosmosu kształtowały rozwój ziemskiego. Ziszem była dla Shoemakera okazją pokazania sceptykom, że takie kataklizmy wciąż się zdarzają. Jednak nawet Shoemaker nie wiedział, jak to będzie przebiegać. Mamy niezwykłą szansę zobaczenia spektakularnego zdarzenia, choć trzeba się też liczyć z tym, że niewiele zobaczymy. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Mamy dziś teleskop kosmiczny Hubble'a, powinniśmy więc zdobyć mnóstwo cennych danych. Sądzono, że Jowisz, gazowy olbrzym, zamortyzuje uderzenie szczątków komety, które zaczęły spadać 16 lipca 1994 roku. Jednak wkrótce pojawiły się pióropusze wyrzuconej materii.
Nigdy nie zapomnę widoku twarzy Gina, gdy mówił: sądzisz, że to widzieli? Potem nadeszły zdjęcia z Hubble'a. Nikt się nie spodziewał, że uderzenia pozostawią wielkie czarne plamy na południowej półkuli Jowisza. To były najważniejsze obrazy Jowisza, odkąd Galileusz zwrócił swój teleskop ku niemu w 1610 roku. Dynamiczne zmiany trwały przez kilka dni. To były niezwykłe chwile. Dla nas najważniejsze było to, że potwierdziło się, iż małe ciała naprawdę spadają na planety. Jean był chyba najbardziej uradowaną osobą na Ziemi. Zrealizowały się jego największe marzenia. Shoemaker zdołał całkowicie zmienić naszą optykę w kwestii relacji Ziemi z kosmosem. Od dawnej Splendid Isolation do poczucia zagrożenia. Już wkrótce państwowe i prywatne instytucje zaczęły szukać w kosmosie obiektów, które mogłyby uderzyć w Ziemię. Projekt NEAT to namierzanie ciał. Potem nadeszły zdjęcia z Hubble'a. Nikt się nie spodziewał, że uderzenia pozostawią wielkie czarne plamy na południowej półkuli Jowisza. To były najważniejsze obrazy Jowisza, odkąd Galileusz zwrócił swój teleskop ku niemu w 1610 roku. Dynamiczne zmiany trwały przez kilka dni. To były niezwykłe chwile. Dla nas najważniejsze było to, że potwierdziło się, iż małe ciała naprawdę spadają na planety. Jean był chyba najbardziej uradowaną osobą na Ziemi. Zrealizowały się jego największe marzenia. Shoemaker zdołał całkowicie zmienić naszą optykę w kwestii relacji Ziemi z kosmosem. Od dawnej Splendid Isolation do poczucia zagrożenia. Już wkrótce państwowe i prywatne instytucje zaczęły szukać w kosmosie obiektów, które mogłyby uderzyć w Ziemię. Projekt NEAT to namierzanie ciał kosmicznych w pobliżu Ziemi. Po znalezieniu jakiegoś obiektu określa się, czy jest kometą, czy asteroidą, oraz ustala jego orbitę i stopień zagrożenia. LONEOS to projekt obserwatorium Lowella wyszukiwania asteroid, które mogłyby się zbliżyć do Ziemi. Używamy 24-calowego teleskopu Schmidta, bardzo skutecznego przy takich pracach. Teleskop wykonuje sekwencję zdjęć wszystkich regionów nieba, z których mogą nadlecieć komety i asteroidy. Jeśli odkryjemy, że coś zmieniło pozycję, przyglądamy się temu bliżej. Dzięki kolejnym zdjęciom określamy orbitę obiektu i ustalamy, czy z jego strony istnieje jakieś zagrożenie dla Ziemi. Przez 200 lat znaleźliśmy 100 tysięcy asteroid, z czego 90% w ostatniej dekadzie.
kolejne uderzenie. Jednak wielu uczonych uznało jego proroctwa za fantastykę. Twierdzili, że choć w przeszłości kolizje się zdarzały, groźba nowej w bliskiej przyszłości jest niemożliwa. Mimo to Shoemaker z żoną Caroline i astronom-amator David Levy zaczęli szukać w kosmosie dużych bolidów. Pewnej nocy 1993 roku, jak zwykle obserwowali niebo, robiąc zdjęcia. Gdy następnego dnia Caroline je wywołała, odkryła na nich dziwnie wyglądający obiekt. Caroline Shoemaker odkryła jakby rozgniecioną kometę. Nie mogłam zrozumieć, czemu to tak wygląda, jakby ktoś rozdeptał kulę śniegu. Powiedziałam do Gina, musisz to zobaczyć. To był sznur fragmentów komety. Niektóre o średnicy 1,5 kilometra, lecący zbyt blisko Jowisza i jego potężnego pola grawitacyjnego. Gene od razu odgadł, że musiało dojść do katastrofy. I okazało się, że miał rację. 9 miesięcy wcześniej kometa zbliżyła się do Jowisza na odległość 20 tysięcy kilometrów i ten rozerwał ją na kawałki. Po 2 latach rozbita kometa wróciła w pobliże Jowisza, ale tym razem miało dojść do zderzenia. Nieuchronna kolizja kawałków komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem była dla Shoemakera okazją pokazania sceptykom, że takie kataklizmy wciąż się zdarzają. Jednak nawet Shoemaker nie wiedział, jak to będzie przebiegać. Mamy niezwykłą szansę zobaczenia spektakularnego zdarzenia, choć trzeba się też liczyć z tym, że niewiele zobaczymy. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Mamy dziś teleskop kosmiczny Hubble'a, powinniśmy więc zdobyć mnóstwo cennych danych. Sądzono, że Jowisz, gazowy olbrzym, zamortyzuje uderzenie szczątków komety, które... Głowic nuklearnych lepiej użyć inaczej. Wysyłamy rakietę z głowicami jądrowymi. Eksplozja ma sprawić, że obiekt zmieni nieco swoją trajektorię, choćby odrobinę. Nie potrzeba wielkich sił, żeby przesunąć małe ciało, jeśli odkryjemy je dostatecznie wcześnie. Można działać mniejszą siłą, za to dłużej i efekt będzie ten sam. Są też inne pomysły, jak na przykład umieszczenie na rakietach patrolujących kosmos laserów do zmieniania orbit małych ciał. Rakiety przydadzą się też do badań i eksploatacji asteroid. Współdziałałyby z obserwatoriami na Księżycu szukającymi kosmicznych bolidów. Czy te koncepcje to science fiction? Czy zdołamy coś zrobić, gdy odkryjemy zagrożenie? Pewna misja dowiodła, że można dotrzeć na asteroidę, zanim ona znajdzie nas. W roku 1996 NASA wysłała sondę NEAR, która miała zbadać asteroidę z bliska. Celem był Eros, odkryty w roku 1898. Choć nie zagrażał Ziemi, był dużym i dość bliskim celem.
Misję przygotowało Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Sonda nie poleciała prosto na Erosa, lecz wcześniej zrobiła zdjęcia innej asteroidy, Matildy, o średnicy 50 km. Podejście do Matildy było rekordowo bliskie, ale wkrótce sonda poprawiła ten wynik, wypełniając swoje główne zadanie na Erosie, asteroidzie klasy S z głównego pasa asteroid. Sonda miała najpierw wejść na orbitę wokół Erosa, żebyśmy mogli się mu przyjrzeć i ustalić, ile jest tam kraterów, jak wygląda powierzchnia, jak silna jest grawitacja i zgiełk. Związki chemiczne pozostałe po dawnej bakterii, kryształy tlenku żelaza, jakie tworzą ziemskie bakterie i struktury wyglądające jak skamieniałości. Były tak małe, że widać je było tylko pod mikroskopem elektronowym. To mógł być sfosylizowany jednokomórkowiec, może bakteria. Uczeni badający skałę zdecydowali, że tak niezwykłe odkrycie należy szybko ujawnić opinii publicznej. Po 2 latach badań zespół uznał, że pora ujawnić nasze wyniki. Reakcja świata nas poraziła. Wszyscy byli poruszeni, od największych gwiazd nauki po zwykłych ludzi. To była ta słynna kwestia, czy jesteśmy sami? Wielu naukowców wyrażało sceptycyzm, czy to rzeczywiście ślady pozaziemskiego życia. Od tej pory minęło ponad 10 lat i wiele z ówczesnych stwierdzeń się nie utrzymało. Niektóre pozostają problematyczne i trochę to zależy od dobrej woli danej osoby, czy uzna je za przekonujące, czy nie. Po 8 latach cały nasz zespół podtrzymuje swoje ówczesne stwierdzenia. Może nigdy nie rozstrzygniemy, czy skała zawiera ślady dawnego marsjańskiego życia. Trudno to ocenić. Ślady są tak niewyraźne, że po prostu nie wiemy. Wróciła też inna teoria, powstała w XIX wieku, która jeszcze bardziej podgrzała atmosferę. Chodzi o możliwość przyniesienia życia na Ziemię z kosmosu. Teoria panspermii twierdzi, że to asteroidy i komety dostarczyły na Ziemię cegiełki życia. W chmurach międzygwiezdnych powstają złożone związki organiczne, jak cukry, aminokwasy czy nukleotydy. Za pośrednictwem komet składniki budulcowe żywych istot mogły trafić na Ziemię. Tu ewoluowały, tworząc życie. Radykalna wersja czy zdołamy coś zrobić, gdy odkryjemy zagrożenie? Pewna misja dowiodła, że można dotrzeć na asteroidę, zanim ona znajdzie nas. W roku 1996 NASA wysłała sondę NEAR, która miała zbadać asteroidę z bliska. Celem był Eros, odkryty w roku 1898. Choć nie zagrażał Ziemi, był dużym i dość bliskim celem. Misję przygotowało Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johna Hopkinsa.
Sonda nie poleciała prosto na Erosa, lecz wcześniej zrobiła zdjęcia innej asteroidy, Matildy, o średnicy 50 km. Podejście do Matildy było rekordowo bliskie, ale wkrótce sonda poprawiła ten wynik, wypełniając swoje główne zadanie na Erosie, asteroidzie klasy S z głównego pasa asteroid. Sonda miała najpierw wejść na orbitę wokół Erosa, żebyśmy mogli się mu przyjrzeć i ustalić, ile jest tam kraterów, jak wygląda powierzchnia, jak silna jest grawitacja i co może kryć się w środku. Lutego 2000 roku, po 4 latach lotu i przebyciu 150 milionów kilometrów, sonda dotarła do Erosa. Miał 34 km długości i 13 szerokości oraz kształt ziemniaka z licznymi kraterami impaktowymi. Musiał nieraz zderzać się z innymi asteroidami. Sonda nosiła teraz nazwę Neil Shoemaker na cześć geologa, który całe życie badał kosmiczne obiekty. Po wykonaniu mapy i zdjęć asteroidy, sonda podjęła ostatnie zadanie, pierwotnie nieujęte w programie wyprawy. Miała wylądować na asteroidzie. Kontrolerzy lotu... Meteoryt nie zniszczył żadnego wielkiego miasta. Jeszcze nie. Ocena, jak często dochodzi do uderzeń z kosmosu, bardzo się zmieniła. W latach 70. ubiegłego wieku sądzono, że raz na 2000 lat. Dziś wierzymy, że raz na kilkaset. Co właściwie spada z nieba? Kamienne i żelazne meteoroidy krążące wokół Słońca. Na ogół są całkiem małe. Powstały wraz z Układem Słonecznym 4,5 miliarda lat temu. Układ Słoneczny zrodził się z wirującego dysku gazu i pyłu. Grawitacja skupiała materię w coraz większe bryły tak długo, aż powstało 8 planet. Pole grawitacyjne Słońca utrzymuje planety na orbitach. Każda z nich ma też własną grawitację. Masywny Jowisz przyciąga pobliskie obiekty ku sobie, często nawet wbrew Słońcu. Ta wzajemna rywalizacja sprawiła, że w Układzie brakuje jednej planety. W rejonie między Marsem a Jowiszem jest dość miejsca na planetę, ale przyciąganie Jowisza sprawiło, że nigdy tu nie powstała. Pozostały tysiące małych, skalnych okruchów. Skalne bryły tworzą pierścień zwany pasem asteroid. Asteroida, czyli planetoida, jest większa od meteoroidu. Ma od kilku do kilkuset kilometrów średnicy. Jowisz trzyma te bryły na uwięzi. Gdy któraś za bardzo zbliży się do Jowisza, jego pole grawitacyjne może ją potężnie pchnąć do wnętrza Układu Słonecznego i tu z kolei może trafić w obszar przyciągania Ziemi. A jeśli zbliży się do Ziemi, może się z nią zderzyć. Daleko poza pasem asteroid znajdują się inne groźne obiekty – komety. To zmrożone kule gazu i pyłu.
powstały na krańcach Układu Słonecznego, poza Neptunem i Rzenie. Jednak wielu uczonych uznało jego proroctwa za fantastykę. Twierdzili, że choć w przeszłości kolizje się zdarzały, groźba nowej w bliskiej przyszłości jest niemożliwa. Mimo to Shoemaker z żoną Caroline i astronom amator David Levy zaczęli szukać w kosmosie dużych bolidów. Pewnej nocy 1993 roku, jak zwykle obserwowali niebo, robiąc zdjęcia. Gdy następnego dnia Caroline je wywołała, odkryła na nich dziwnie wyglądający obiekt. Caroline Shoemaker odkryła jakby rozgniecioną kometę. Nie mogłam zrozumieć, czemu to tak wygląda, jakby ktoś rozdeptał kulę śniegu. Powiedziałam do Gina, musisz to zobaczyć. To był sznur fragmentów komety. Niektóre o średnicy 1,5 kilometra, lecący zbyt blisko Jowisza i jego potężnego pola grawitacyjnego. Gene od razu odgadł, że musiało dojść do katastrofy. I okazało się, że miał rację. 9 miesięcy wcześniej kometa zbliżyła się do Jowisza na odległość 20 tysięcy kilometrów i ten rozerwał ją na kawałki. Po 2 latach rozbita kometa wróciła w pobliże Jowisza, ale tym razem miało dojść do zderzenia. Nieuchronna kolizja kawałków komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem była dla Shoemakera okazją pokazania sceptykom, że takie kataklizmy wciąż się zdarzają. Jednak nawet Shoemaker nie wiedział, jak to będzie przebiegać. Mamy niezwykłą szansę zobaczenia spektakularnego zdarzenia, choć trzeba się też liczyć z tym, że niewiele zobaczymy. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Mamy dziś teleskop kosmiczny Hubble'a, powinniśmy więc zdobyć mnóstwo cennych danych. Sądzono, że Jowisz, gazowy olbrzym, zamortyzuje uderzenie szczątków komety, które zaczęły spadać, a oparta o pracę Arystotelesa twierdziła, że istnieją tylko Słońce, planety i Ziemia. Kosmos miał być idealnie pusty, bez żadnych innych ciał i zjawisk. Druga teoria uznawała, że Bóg może zrobić wszystko, a więc rzucać też z nieba kamienie. Jednak nauka długo nie uznała faktu, że takie kamienie naprawdę spadają. Przechodzenie od przesądów do nauki zaczęło się w roku 1492, gdy meteoryt uderzył w gród Enzisheim w Dolinie Renu. Listopada potężny huk wystraszył ludzi. Widzieli, jak wielka kula ognia przecina niebo. Dwunastoletni chłopiec zobaczył, jak spadła na pole i zawołał innych. Odkryli dziurę z wielką skałą w środku. To był pierwszy odnotowany w historii fakt upadku kamienia z nieba i jego odnalezienia. Austriacki arcyksiąże, a wkrótce cesarz Maksymilian, który właśnie podążał tędy na wojnę z Francją, uznał to za dobry omen. Zabezpieczył kamień przed wieśniakami, którzy już zaczęli odłupywać kawałki boskiego daru.
Kamień umieszczono w kościele i pilnowano dzień i noc, bo uznano, że jest znakiem od Boga. Gdy Maksymilian wygrał wojnę z Francuzami, było jasne, że zawdzięczał to kamieniowi. Ensisheim do dziś czci swój święty skarb. Bractwo świętego Jerzego od meteorytu dba o kamień i raz w roku uroczyście go waży. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że meteoryt jest w naszym muzeum. Choć kamień niewątpliwie istniał niż w Hiroshimie. Ustalono, że bolid wybuchł w atmosferze i rozpadł się na małe kawałki. Spadając na ziemię z wielką prędkością, po prostu wyparowały. Przy okazji wyjaśniła się też zagadka meteorytu Barringera. Rozpadł się w powietrzu. Spadając, meteoryt wyparowuje lub topi się, a ciecz trafia do atmosfery. Pojawia się wielka chmura szczątków, które z czasem powoli opadają. Są wśród nich nadtopione kawałeczki metalu. Pięćdziesiąt tysięcy lat temu meteor Barringera zmienił się w sprężony gaz, który eksplodował, ryjąc krater. Jeśli nagle zatrzymasz obiekt pędzący 10 km na sekundę, wyzwolona energia zmieni go w parę. Tak też jest z dużymi meteorytami. Gaz gwałtownie się rozpręża i ryje wielką dziurę w ziemi. Dowody kryły się w kraterze Barringera. Potrzebny był ktoś, kto zebrałby je wszystkie razem. Tym kimś był geolog Gene Shoemaker. W latach 60. ubiegłego wieku zaczął badać kratery impaktowe. Zaczął od Meteor Crater. Spójrzmy, co się dzieje podczas uderzenia. Shoemaker miał wkrótce zdobyć wielką sławę. Wcześniej badał kratery bomb atomowych w Nevadzie i zamierzał udowodnić, że krater Barringera powstał po upadku meteorytu. To ja go namówiłam, żeby obejrzał ten krater. To był punkt przełomowy w jego karierze. Spojrzał i powiedział: taki sam jak te w Nevadzie, tylko większy. Odkrycie podobieństw pozwoliło mu dokładnie zrozumieć proces powstania krateru. Znając ustalenia swoich poprzedników, Shoemaker zbadał skały z Meteor Crater pod mikroskopem. Pod wpływem potężnego uderzenia krystaliczny kwarc zmienia roidzie. Kontrolerzy lotu uruchomili silniki i rozpoczęli manewry, żeby posadzić statek na powierzchni Erosa. Zdjęcia pokazują dramatyczne lądowanie. To najdokładniejsze zdjęcia, jakie kiedykolwiek zrobiono asteroidzie. Nikt nie wierzył, że to się uda. Trzymaliśmy kciuki, ale nie wierzyliśmy, że to możliwe. Na powierzchni Erosa sonda wciąż działała. Istotnie, otrzymaliśmy sygnały z sondy leżącej na powierzchni asteroidy. Sonda Neil Shoemaker wciąż spoczywa na Erosie.
ta misja pokazała, że umiemy dotrzeć do asteroidy, zanim ona trafi w nas. Następnym krokiem będzie zmiana jej orbity. To była pierwsza taka misja. Okazało się, że potrafimy nawet wylądować na powierzchni asteroidy. Każda misja zbliża nas do głównego celu, jakim jest uniknięcie kolizji z kosmicznym bolidem. Zagrożenie z kosmosu wciąż istnieje, ale skoro już wiemy, co nam grozi i w krótkim czasie zrobiliśmy tak ogromne postępy, wierzę, że już wkrótce, dzięki dalszym pracom, problem zostanie rozwiązany. Kolejne uderzenie zdolne zniszczyć całe miasto może przyjść za 10, 100 czy 1000 lat. Chyba zdołamy się przygotować, bo coraz sprawniej odkrywamy sekrety wszechświata. Ostatnie 50 lat przyniosło ogromne zmiany w nauce. Pół wieku temu nie wierzyliśmy w wielkie kolizje. Nie wiedzieliśmy, że Ziemia usiana jest ich śladami. Dziś liczymy potencjalnych wrogów i śledzimy ich ruch. Dzięki ludziom takim jak Gene Shoemaker mamy sporą wiedzę o kosmicznych bolidach, meteorach, kometach i asteroidach. Po setkach lat przesądów i ignorancji dziś patrzymy w niebo coraz lepiej, rozumiejąc, co się tam dzieje. Jednak dopiero upadek meteorytu w małej wiosce w dzisiejszej Francji oznaczał przejście od mitu do nauki. Dla geologów i astronomów meteoryty to cenna zdobycz, bo to coś więcej niż tylko żelazo i kamień. To próbki z najstarszych, najbardziej prymitywnych części Układu Słonecznego. Porównując ten materiał i istniejące dziś planety, możemy ustalić, jak nasz świat ewoluował. Nasza wiedza o początkach Układu Słonecznego w znacznym stopniu pochodzi z badań meteorytów. Uniwersytet Arizony posiada jedną z największych ich kolekcji na świecie. Mamy dwa typy meteorytów, kamienne i żelazne. Najpospolitsze są chondryty, meteoryty kamienne o rdzawo-brązowej barwie. W środku są kryształki żelazonikru. 3% meteorytów w całości składa się z takich kryształów. Jeśli przetniesz meteoryt żelazny specjalną piłą, bo to wyjątkowo twarda substancja, i przemyjesz kwasem, zobaczysz, że ma niezwykłą, charakterystyczną budowę. To tak zwane kryształy szkieletowe Widmanstettena. Są ogromne, ponieważ tworzyły się powoli przez miliony lat. Wśród meteorytów żelazno-kamiennych mamy wiele różnych odmian. Niektóre są naprawdę piękne, jak na przykład palasyt z żółtymi kryształami oliwinu, wbudowanymi w skałę zwaną perydotytem. Uczeni wiele się dowiedzieli o Układzie Słonecznym, badając pozaziemskich gości. Zdumiewające, że kilka wieków temu nie wierzono w ich istnienie. W XV wieku ludzie patrzyli na świat przez pryzmat dwóch teorii. Jedna, oparta o pracę Arystotelesa, twierdziła, że istnieją tylko Słońce, planety i Ziemia. Kosmos miał być idealnie pusty, bez żadnych innych ciał i zjawisk. Druga teoria uznawała, że Bóg może zrobić wszystko, a więc rzucać też z nieba kamienie.
Bolid ważył 300 tysięcy ton. Miał 50 metrów średnicy i prędkość 60 tysięcy kilometrów na godzinę. Lot z Los Angeles do Nowego Jorku z taką prędkością trwałby 4 minuty. Krater ma 170 metrów głębokości i 1200 metrów średnicy. Jest tak wielki, że zmieściłby 20 boisk futbolowych, a na trybunach mogłyby zasiąść 2 miliony kibiców. Gdyby na dnie ustawić pomnik Waszyngtona, szczyt byłby na wysokości naszych oczu. Meteor Crater z północnej Arizony to najlepiej zachowany krater impaktowy na Ziemi. Dał wiele informacji o mechanice takich zdarzeń. To niezwykła klasa szkolna. Wiele czasu spędzili tu astronauci, badając go wzdłuż i wszerz. Później na Księżycu mogli lepiej zrozumieć tamtejsze kratery. Jeszcze 100 lat temu nie było pewne, czy to meteoryt wyrył ten krater. Wielu wierzyło, że to krater wulkaniczny. Grove Carl Gilbert, szef amerykańskich służb geologicznych i czołowy geolog tamtych czasów, zbadał go w roku 1891. Miejscowi znajdowali w okolicy dziwne bryłki żelaza. Gilbert zszedł do krateru, szukając śladów meteorytu. Nie znalazł żadnych śladów materiału magnetycznego. Na tej podstawie stwierdził, że nie jest to krater impaktowy. Uznał, że lawa z pobliskich wulkanów dostała się do podziemnej warstwy wodonośnej, co doprowadziło do wybuchu pary wodnej. Gilbert stwierdził, sprawa jest definitywnie zamknięta. Już wkrótce o kraterze dowiedział się Daniel Barringer. Zrobił na kopalniach majątek i szukał nowych inwestycji. Wbrew opinii ekspertów czuł, że to krater impaktowy i postanowił tego dowieść. W roku 1902 kupił krater. Oficjalnie twierdził, że zamierza wydobywać rudę żelaza. Tak naprawdę szukał gigantycznej bryły czystego żelaza, dzięki czemu stałby się jeszcze bogatszy. Po latach bezowocnych poszukiwań ustalił, że zmienił się w sprężony gaz, który eksplodował, ryjąc krater. Jeśli nagle zatrzymasz obiekt pędzący 10 km na sekundę, wyzwolona energia zmieni go w parę. Tak też jest z dużymi meteorytami. Gaz gwałtownie się rozpręża i ryje wielką dziurę w ziemi. Dowody kryły się w kraterze Barringera. Potrzebny był ktoś, kto zebrałby je wszystkie razem. Tym kimś był geolog Gene Shoemaker. W latach 60. ubiegłego wieku zaczął badać kratery impaktowe. Zaczął od Meteor Crater. Spójrzmy, co się dzieje podczas uderzenia. Shoemaker miał wkrótce zdobyć wielką sławę. Wcześniej badał kratery bomb atomowych w Nevadzie i zamierzał udowodnić, że krater Barringera powstał po upadku meteorytu. To ja go namówiłam, żeby obejrzał ten krater. To był punkt przełomowy w jego karierze. Spojrzał i powiedział: taki sam jak te w Nevadzie, tylko większy. Odkrycie podobieństw pozwoliło mu dokładnie zrozumieć proces powstania krateru. Znając ustalenia swoich poprzedników, Shoemaker zbadał skały z Meteor Crater pod mikroskopem. Pod wpływem potężnego uderzenia krystaliczny kwarc zmienia się w nowe minerały. To może być koezyt, który później zmienia się w styszowit.
Shoemaker wiedział, że tylko meteoryt daje ciśnienie niezbędne do takiej przemiany. Meteor Creator był więc kraterem impaktowym. Zaczął tworzyć geologiczną mapę krateru, żeby poznać jego strukturę i ustalić, co się stało ze skałami po upadku meteorytu. Przy okazji tworzył teorię powstawania takich kraterów. Ogłaszając swoją teorię, Shoemaker stwierdził, że kraterów impaktowych musi być więcej. Uczeni nie chcieli w to uwierzyć. Powtarzał, Ziemia jest usiana kraterami. Jeśli miał rację, dlaczego nikt ich dotąd nie odkrył? Gdzie się podziały? Zwłaszcza ten po meteorycie, który miał zabić dinozaury. Goście mogą oglądać i dotykać kamieni z krańców Układu Słonecznego. Jest tu też prawdziwy olbrzym. Ma rozmiary Volkswagena Garbusa, ale jest 40 razy cięższy. To największy meteoryt, jaki dotąd znaleziono. Opowieść o tym kolosie, nazywanym Anigito i dwóch innych kawałkach tego samego obiektu, zaczyna się w epoce lodowej, 10 tysięcy lat temu, na północno-grenlandzkim przylądku York. Znaleźli go Inuici setki lat temu. Odłupywali z niego kawałki żelaza, które osadzali w drzewcach swoich oszczepów i harpunów. Słynny podróżnik Robert Perry odkrył, skąd Inuici biorą żelazo podczas wyprawy na Grenlandię w roku 1894. Przekonał miejscowych, żeby podarowali mu kawałek skały. Przewodnik pokazał, gdzie leżą mniejsze kawałki i wspomniał, że w pobliżu jest znacznie większa skała. Perry znalazł ją, ale nie mógł przenieść 34 ton na statek. Wrócił tam po 3 latach. Przy pomocy 100-tonowego dźwigu zdołał przenieść meteoryt na statek. Popłynął z nim do Nowego Jorku, gdzie chciał go sprzedać, żeby zdobyć fundusze na wyprawę do bieguna północnego. Ten fragment trafił tu z portu w Brooklynie w październiku 1897 roku. Transport meteorytu z portu do muzeum nie był łatwy. Na ulicach Nowego Jorku powstało małe zamieszanie. Widok 28 koni ciągnących Broadwayem wóz musiał wzbudzić zainteresowanie ludzi. Były problemy, bo 34-tonowy ciężar potężnie naciskał na powierzchnię ulicy i wszystko, co się pod nią kryło. Trzy bryły z przylądka York dotarły bezpiecznie do muzeum, nie rujnując infrastruktury Nowego Jorku. Najłowy na nieznany krater impaktowy. W roku 1990 geolog Allen Hildebrand usłyszał o wielkiej strukturze leżącej na Jukatanie. Meksykańska firma naftowa Pernex, od lat prowadząca tu prace geologiczne, ujawniła, że krater Chicxulub mógł być szukanym kraterem. I
Dowiedziałem się, że na Jukatanie jest dziwna struktura, przypominająca wielki krater. Zainteresowałem się tym. Dotarłem do próbek, które w latach 70. wysłano stamtąd do Uniwersytetu w Nowym Orleanie. Gdy odkryłem w nich ziarna przeobrażonego kwarcu, wiedziałem, że to istotnie krater impaktowy. Ale było tam coś jeszcze. Pamiętajmy, że w warstwie granicznej KT Walter Alvarez odkrył niezwykłe stężenie irydu. W Meksyku zawartość irydu była znacząco większa. W pewnych miejscach leżą grube na wiele metrów warstwy brekcji i innych takich skał. Działy się tam gwałtowne rzeczy. Oprócz typowych śladów impaktowych, jak przeobrażony kwarc, dowody wskazywały, że krater powstał w tym czasie, gdy wyginęły dinozaury. Hildebrand porównał swoje wyniki z danymi zebranymi przez innych i stwierdził, że to meteoryt z Chicxulub spowodował kredowe wymieranie. Dawna radykalna teoria o zabójcy z kosmosu zyskała szeroką akceptację. Jednak nie u wszystkich. Profesor Gerta Keller z Princeton uważa, że meteoryt był zbyt mały, żeby wywołać taki kataklizm. Nie wszystkie gatunki wtedy wyginęły. Moim zdaniem ich liczba powoli malała przez miliony lat przed przełomem KT z irydową anomalią. Keller twierdzi, że ma dowody, iż granice KT przeżyło wiele.